Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na webinarze usprawnienie procesów logistycznych w okresie przedświątecznego piku. To wydarzenie mamy przyjemność współtworzyć z czołowym producentem urządzeń mobilnych oraz rozwiązań do obsługi procesów logistycznych i magazynowych, firmą Zebra Technologies. Ja nazywam się Grzmisław Krasowski i na co dzień wspieram dział sprzedaży u nas w PDA Group, zwłaszcza od strony technicznej. Dzisiaj natomiast mam zaszczyt prowadzić to wydarzenie i rozpoczniemy od może przejścia przez kolejne jego etapy. Rozpocznijmy od prezentacji naszej firmy PDA Group, od szybkiego rysu historycznego. Firma rozpoczęła swoje życie w roku 2006. I to właśnie wtedy powstała centrala serwisowa z siedzibą w Płońsku. Przez następne lata firma intensywnie rozwijała portfolio usług, oferowanych produktów i swój zasięg działalności. Obecnie prowadzimy biuro handlowe w Warszawie. Centrala serwisowa nadal jest w Płońsku. Dla tych, którzy nie wiedzą, około 70 km na północ od Warszawy. A jak widać na załączonej osi czasu na prezentacji, od 2020 roku nasza firma rozszerzała swoją obecność poza granice Polski i obecnie mamy oddziały także w Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. I od początku swojej działalności PDA Group niezmiennie specjalizuje się przede wszystkim w serwisie pogwarancyjnym sprzętu oraz dostarczaniu rozwiązań do automatycznej identyfikacji. Obejmuje to szeroką gamę urządzeń, takich jak terminale mobilne, skanery kodów kreskowych, drukarki etykiet, tablety przemysłowe i terminale na wózki widłowe, ale to nie wszystko, bo dostarczamy także software oraz inne usługi, o których za chwilę. Tak jak wspomniałem, PDA Group to nie tylko sprzedaż, wynajem, serwis czy odnawianie urządzeń, ale również nasze marki własne, czyli PDA Label zajmujące się etykietami, dostarczaniem etykiet, PDA Power dostarczające baterie oraz PDA Protect, czyli wszelkie akcesoria na nasze urządzenia mobilne. Dla tych z Państwa, którzy może zamiast bezpośredniego kontaktu z handlowcami preferują szybkie i wygodne zakupy online, prowadzimy sklep internetowy pod nazwą 24barcode. I oferujemy tam szeroki asortyment urządzeń, materiałów, akcesoriów. Bardzo zachęcamy do odwiedzenia naszego sklepu internetowego. Od ponad 2 lat wydajemy także magazyn o technologiach i rozwiązaniach dla przedsiębiorstw pod nazwą Kod Biznesu. Jest on dystrybuowany w formie papierowej oraz elektronicznej. I to czasopismo to źródło informacji o nowoczesnych technologiach, rozwiązaniach dla biznesu. Zawsze staramy się umieścić w nim pełno interesujących studiów przypadku, tak, case studies, recenzji urządzeń, porównań urządzeń, wskazówek doboru, a także porad ekspertów, głównie z firm, z którymi współpracujemy jako ich reprezentanci. Przy wszystkich naszych działaniach wspiera nas bardzo mocno dział naszego wewnętrznego marketingu, który także działa na zewnątrz i oferuje swoje usługi zewnętrznie. Ponieważ komunikacja i reklama odgrywają kluczową rolę w budowaniu świadomości wszelkich marek i nasz zespół marketingowy prowadzi kampanię dla firm, prowadząc media społecznościowe, tworząc kampanie content marketingowe, tworzenie grafik reklamowych i wszelkie szczegółowe informacje o naszych działaniach znajdziecie Państwo na naszej stronie głównej, na pedagroup.pl, w zakładce Oferta.
Kolejnym, natomiast bardzo istotnym elementem naszej działalności, właściwie takim filarem poza hardwarem, jest PDA IT Solutions, czyli nasz team informatyków, programistów, project managerów od strony systemowej, powiedzmy, który tworzy systemy oparte o aplikacje webowe i rozwiązania mobilne i zajmuje się dostarczaniem integracji oraz konfiguracji sprzętu Auto ID, który dostarczamy. Oferujemy w ramach tych usług rozwiązania takie jak CRM-y, ERP-y, WMS-y oraz wszelkie dedykowane systemy i aplikacje do zarządzania może poszczególnymi, konkretnymi procesami we wszelkich organizacjach. I tutaj skupiamy się przede wszystkim na rozwiązaniach dedykowanych i dostosowanych do potrzeb indywidualnych. Także też jak najbardziej zapraszam do sprawdzenia, do kontaktu. Na pewno tutaj będziemy w stanie coś zaprezentować na każdą potrzebę. Od już jakiegoś czasu prowadzimy serwis mobilny poza obsługą urządzeń u nas stacjonarnie i to są wszystkie usługi, które jesteśmy w stanie wykonać u Państwa on-site. Czy to są naprawy, konfiguracje, instalacje sprzętu. Nasi technicy dojadą wszędzie, na terenie całego kraju, a jeśli trzeba, to także za granicę. Oferujemy ekspresowe naprawy, diagnostykę sprzętu, jego kalibrację, czyszczenie, a także szkolenie pracowników na miejscu, jeśli chodzi o obsługę tych urządzeń. Jeśli także na przykład zastanawiają się Państwo nad wprowadzeniem oznaczeń swoich jednostek, wprowadzenia oznaczeń magazynów, to nasi technicy potrafią przygotować taki plan, projekt znakowania oraz później zapewnić jego wykonanie. Wszelkie zgłoszenia serwisowe na usługi naprawcze i obsługowe dla urządzeń są u nas realizowane poprzez nasz portal serwisowy, do którego skorzystania gorąco zachęcam. Wystarczy wejść na naszą stronę, kliknąć przycisk zleć naprawę, zarejestrować się i rozpocząć to mega wygodne zlecanie napraw i ich śledzenie. Portal ten zapewnia stały dostęp do informacji o statusie naprawy per urządzenie, dokumentację fotograficzną procesu naprawy, każde urządzenie przed i po procesie naprawy jest dokumentowane fotograficznie, a później oczywiście wszelkie informacje o losie tych urządzeń po tym, jak opuszczą one nasz zakład i wrócą do Państwa. Za wszelkie zlecone naprawy możecie Państwo także zbierać punkty, a następnie wymieniać je na bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, vouchery lub bony na obniżenie kosztów napraw. Także też jest to zdecydowanie atrakcyjne. Usług mamy dużo, więc nie będę ich jakoś strasznie rozwijał bardziej. Dziękuję bardzo za uwagę i wysłuchanie tej pierwszej części naszego spotkania. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania, to można je zadać teraz. Natomiast jeśli nie, możemy przejść dalej. Pytania też oczywiście będzie można zadać później. Także jeżeli ktoś ma jakieś pytania na ten moment, to proszę się może zgłosić przez tam podniesienie ręki i chętnie ja lub ktokolwiek inny z organizatorów udzieli odpowiedzi.
Chyba nikogo nie widzę. Ok, może pytania się pojawią. Na pewno pojawią się po prezentacji następnej, do której chciałbym przejść. Przedstawi ją partner tego webinaru z firmy Zebra Technologies i będzie to Marcin Kalisiak, który jest starszym inżynierem sprzedaży właśnie w Zebrze. Marcinie, przejmujesz? Tak jest, dziękuję serdecznie. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kalisiak. Jestem inżynierem, jak widać też starszym, nieco inżynierem, jak zostałem przedstawiony. No trudno, cóż zrobić, lata lecą, jak to mówią. Pozwolę sobie pokazać swój ekran i rozpoczniemy za chwilę prezentację. Mam nadzieję, że mój ekran już w tej chwili jest widoczny. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, gdyby takowe się pojawiły. Jako że ja jestem w trybie pokazu slajdów, to w razie czego, Grzmisław, prośba taka, gdybyś zobaczył pytania albo na czacie, albo ktoś rzeczywiście podnosiłby rączkę, albo po prostu włączył się, to proszę o sygnalizację i proszę śmiało przerywać. Jeśli będą pytania, to ja chętnie odpowiem nawet w trakcie prezentacji. Myślę, że możemy dzisiaj podejść tak warsztatowo. Jeśli coś Państwa mocno zainteresuje, to proszę po prostu mi przerwać i chętnie odpowiem na pytania. A teraz wracając jakby do tematu dzisiejszego, mamy sobie poopowiadać o tym, w jaki sposób można usprawnić procesy logistyczne generalnie, a szczególnie jako, że jesteśmy w takim czasie, gdzie z reguły, szczególnie w branży logistycznej, magazynowej, produkcyjnej, panuje taka panika, bo idą święta, tak, będzie duży ruch, będzie dużo zamówień, trzeba jakoś to obsłużyć, tak zwany pik przedświąteczny. I to jest szczególnie dobry okres taki, żeby pomyśleć o optymalizacji procesów i zastosowaniu technologii, które je mogą wspomagać. Natomiast oczywiście najlepiej, jeśli takie rozwiązania zostały zastosowane wcześniej, w tym okresie, który właśnie nadchodzi, już Państwo są na niego gotowi. Ale jeśli by się tak zdarzyło, że coś możecie wykorzystać z rzeczy, o których będę mówił, no to zawsze przyszły czy kolejny rok przed nami i znowu ten okres piku przedświątecznego się będzie powtarzał. I to będzie też taki pretekst trochę do pokazania pewnych nowości w ofercie produktowej Zebra, o których Państwo być może nie słyszeli. W szczególności chciałbym tutaj powiedzieć o nowym takim smartfonie wzmocnionym serii TC20, niezwykle takiej udanej, można powiedzieć, w sensie sprzedaży, bo w Europie tego produktu się sprzedało mnóstwo i w Polsce również. I w tych takich nieoczywistych zastosowaniach, bo kiedy słyszymy smartfon, no to trochę nam się kojarzy z takim konsumenckim telefonem, którego po prostu na co dzień używamy. Natomiast ten format urządzeń jakby dosyć dobrze się sprawdza, szczególnie właśnie jeśli chodzi o kompletację zamówień w okresie przedświątecznym, więc trochę będzie o tym urządzeniu. A drugie urządzenie, o którym będzie trochę więcej, to nowy tablet, taki mocno wzmocniony w ofercie Zebra, niezwykle taki uniwersalny do różnych zastosowań, platforma tabletowa ET6065. Więc to będą takie dwa główne tematy, ale w międzyczasie pojawią się też pewne inne produkty i podsumujemy sobie też różne inne rzeczy, które mogą nam się przydać właśnie szczególnie w okresie piku przedświątecznego. Ale też jeszcze takim tytułem wstępu, to zastanówmy się, co może nam pomóc usprawnić obsługę procesów generalnie. Ja tak sobie pomyślałem, jak, że tak powiem, przygotować się tutaj do prezentacji, do głowy mi przyszły takie trzy jakby kluczowe rzeczy. Pierwsza rzecz, jak Państwo stajecie pewnie do jakiegoś trudnego zadania, a niewątpliwie taka optymalizacja maksymalna procesów, no to już nie jest prosta sprawa, tak? Bo jakieś podstawowe rzeczy możemy sobie zrobić z dowolnym partnerem, może bardzo długo nie musimy się tutaj zastanawiać. Natomiast jeśli już mówimy o rzeczach takich troszkę bardziej, jak to mówią, sophisticated, czyli gdzieś mocno dopracowanych, to dobrze jest pracować z kimś, kto ma trochę pojęcia o tym, co robi, ale też no, przede wszystkim udowodnił już w przeszłości, że potrafi, tak, jest innowacyjny i ma jakieś tutaj osiągnięcia. Więc pierwszy element to jest sprawdzony partner i tu parę słów powiem o nas, o firmie Zebra i mam nadzieję, że Państwa przekonam, że z naszymi technologiami warto mieć do czynienia, ponieważ no, mamy jakąś tam już dłuższą tutaj historię dostarczania różnego rodzaju innowacji na rynek i z reguły
gdzieś tam te rozwiązania rzeczywiście sprawdzają się, w szczególności tutaj w optymalizacji procesu w okresie tego piku przedświątecznego, czyli w tym najtrudniejszym dla logistyki okresie roku. Drugi jakby filar, który może nam pomóc, żeby optymalizować sobie procesy, żeby pracować wydajniej, to są takie urządzenia, które pomogą nam zwiększyć produktywność, czyli takie urządzenia, które będą dostosowane do zadań, które faktycznie mają być wykonywane. To może się tak wydaje, że no mogę pracować na dowolnym właściwie komputerze mobilnym. Owszem, no jest trochę w tym prawdy. Użytkownicy mogą się przyzwyczaić, nawet jeśli dokonują kompletacji jakichś drobnych rzeczy, można im dać do ręki dużego magazynowego GANa, też będą pracować oczywiście, tak? Jeszcze niektórzy nawet tak się przyzwyczają, że powiedzą, że ja bardzo lubię w ogóle pracować na takim urządzeniu, tak? Natomiast patrząc gdzieś tam z zewnątrz, obserwując tego typu sytuacje, no można wywnioskować, że być może dałoby się lepiej pracować, może zastosować lepsze, bardziej optymalne urządzenie i czasem nie zdajemy sobie po prostu sprawy, że możemy nawet o 50% poprawić wynik, czas obsługi danego zadania, czyli tak zwaną produktywność, tylko zmieniając formę urządzenia na takie, które będzie lepiej nadawało się do tego właśnie zastosowania. Więc drugi temat, urządzenia zwiększające produktywność i tutaj powiem o kilku wybranych urządzeniach. W szczególności o nowościach, o których już wspomniałem. I ostatni filar, o którym chciałbym wspomnieć, to co może nam usprawnić rzeczywiście obsługę procesu, to są różnego rodzaju rozwiązania, czy rozwiązania też programowe, czyli oprogramowanie, które gdzieś tam dodatkowo wspomogą nas w naszych procesach. Przede wszystkim tutaj, jeśli mówimy o piku przedświątecznym, no to mamy do czynienia z pewnym natłokiem zadań i problemy, które mogą nam tutaj dotyczyć, to brak jakby wiedzy o tym, co faktycznie się dzieje, w jakim stanie nasze urządzenia się znajdują, czy one są poprawnie skonfigurowane, czy użytkownicy mogą na nich pracować, bo wszystko na nich gra, jak to mówią, czy może gdzieś tam jakieś problemy się zdarzają. Albo inny rodzaj problemów, czy my mamy tyle urządzeń, co potrzeba, czy one nam gdzieś nie poginęły, czy one rzeczywiście są gotowe do pracy. Więc o tego typu rozwiązaniach tutaj kilka słów również pozwolę sobie powiedzieć. Jeszcze tutaj też dodam, że planowany jest konkurs na dzisiaj, więc warto zapamiętywać niektóre, powiedzmy tutaj, rzeczy, które się pojawią. Najlepiej wszystko oczywiście, ale przynajmniej jakieś podstawowe informacje warto z mojej prezentacji zapamiętać. No i teraz już przechodzimy do omówienia tych trzech filarów po kolei. Pierwsza rzecz, Zebra, partner, któremu mam nadzieję możecie Państwo zaufać. I to wynika jakby z kilku kwestii. Moim zdaniem najistotniejszą kwestią, jeżeli mówimy o partnerze, który może nam coś wnieść, jeśli chodzi o innowacje, jeśli chodzi o rozwój naszych procesów, no to musi być to też partner, który gdzieś tam inwestuje w innowacje, inwestuje w badania i rozwój. I wydaje mi się, że tutaj Zebra jest jedną z niewielu firm, która przeznacza około 10% swoich całych obrotów, całego swojego przychodu na badania i rozwój. Ja myślę, że to jest sporo. Trochę to wynika z tego, że Zebra od lat jest liderem rynku tak zwanej automatycznej identyfikacji i gdzieś jest to naturalne, tak? Mając stosunkowo duże obroty, duże przychody ze sprzedaży produktów, też jesteśmy w stanie więcej inwestować, natomiast staramy się, żeby to był poziom cały czas bardzo wysoki, tych 10% około. Tak jak widać w zeszłym roku, to była kwota ponad 400 milionów dolarów przeznaczona w inwestycje w nowe rozwiązania, więc całkiem sporo. Ale to, co jakby wynika z tego, że inwestujemy sporo w te inwestycje, w te różnego rodzaju nowe rozwiązania, to jest też możliwość stworzenia zupełnie nowych rozwiązań, które następnie patentujemy i one są unikalne dla Zebry. I to, co nas wyróżnia, mi się wydaje, najbardziej spośród firm technologicznych w tym sektorze, to liczba patentów, jak i zgłoszeń patentowych, które w tej chwili są jakby w naszym ręku. I ta liczba w tym roku przekroczyła już ponad 5 tysięcy. Więc to jest naprawdę dużo i mając takiego partnera jak Zebra, myślę, że możecie Państwo czuć się spokojnie, że te rzeczy, które my pokazujemy, te nowości, mają tak zwane ręce i nogi, tak? Jest to gdzieś tam przemyślane i to w przeszłości już gdzieś, mam nadzieję, udowodniliśmy, że
celujemy jakby w potrzeby rynku. I też drugą rzeczą, która o tym gdzieś świadczy, jeśli chodzi o poziomy sprzedaży, o udziały w rynku, jesteśmy numerem jeden w tej chwili, jeśli chodzi o wzmocnione komputery mobilne, o skanery kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych, czy technologie RFID. Właściwie w każdym segmencie tutaj w tej chwili mamy pozycję wiodącą na rynku. To, o czym też warto pamiętać, jeśli chcemy wybrać partnera, który gdzieś ma budzić nasze zaufanie, to dobrze zerknąć, co on, że tak powiem, robił w przeszłości i jakie ma sukcesy. I tutaj krótki slajd o historii firmy Zebra. No, firma nie młoda, ponad 50 lat już tradycji. Wywodzimy się z druku kodów kreskowych. Też może samo logo Zebra czy nazwa Zebra kojarzy się Państwu po prostu z kodem kreskowym, tak biało-czarne tło. Myślę, że to jest gdzieś tam intuicyjne. Natomiast historycznie też Zebra połączyła w swojej dużej rodzinie druk kodów kreskowych, też ze skanerami kodów kreskowych, z komputerami mobilnymi, to przez późniejsze akwizycje. Natomiast jakby ta cała rodzina firm, która w tej chwili funkcjonuje pod marką Zebra, to firmy takie jak Symbol, jak Motorola Solutions, jak Psion, jak Techlogix. Myślę, że Państwo gdzieś mogli się słyszeć te nazwy. Te wszystkie firmy teraz mamy w Zebrze, a tutaj na slajdzie widzicie Państwo kluczowe jakby innowacje i takie produkty, które zmieniły rynek, można powiedzieć, tej automatycznej identyfikacji w czasie. Tu, żeby podać pewne przykłady, no, drukarka kodów kreskowych niewątpliwie zmieniła świat. Pierwszą taką drukarkę stworzyła Zebra. Pierwszy skaner kodów kreskowych to też Zebra w tej chwili, tak? Wcześniej to firma Symbol. Pierwszy skaner, wtedy jeszcze laserowy, kodów 2D. Pierwsze urządzenia mobilne RFID. Pierwsze technologie lokalizacji czasu rzeczywistego, nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale cała Liga Futbolu Amerykańskiego jest obsługiwana przez firmę Zebra, gdzie każdy gracz, każda piłka jest w pełni w czasie rzeczywistym monitorowana po to, żeby po pierwsze można było obsługiwać takie zakłady bukmacherskie, to jest ogromny biznes, jak i przy okazji przygotowywać plany treningowe. Więc to też było pierwsze innowacyjne takie w tej dziedzinie zupełnie rozwiązanie. Jeśli chodzi bardziej o rzeczy bliższe nam w tej chwili, pierwsze urządzenia z Androidem w magazynie, to też Zebra, to już ponad kilkanaście lat temu tak naprawdę. No i dalej staramy się rozwijać to, co w tej chwili gdzieś tam się pojawia od kilku lat. No, weszliśmy mocno w tablety, rozwinęliśmy te tablety, a inwestujemy mocno w software analityczny, jak również w rozwiązania machine vision, machine learning, to szczególnie teraz ostatnie akwizycje. Chociażby tutaj z polskiego poletka firmy Adaptive Vision z Chorzowa, dwa lata temu akwizycja, właśnie algorytmy różne, takie machine vision, czyli uczenia maszynowego i obróbki obrazu, czy niedawna akwizycja firmy Matrox. Także staramy się cały czas rozwijać, staramy się być tym odpowiedzialnym, inwestującym w innowacje partnerem dla Państwa. Dobrze, ale teraz już bardziej konkretnie popatrzmy na urządzenia, które mogą pomóc nam zwiększyć produktywność. I tutaj pierwsza rzecz, o której wcześniej wspomniałem, urządzenie może być każde dobre, można powiedzieć, ale zawsze można znaleźć lepsze. Teraz to Państwo tak naprawdę przede wszystkim wiecie, czego potrzebujecie najbardziej. Natomiast mogę tutaj zapewnić, że pewnie Zebra takie urządzenie dla Państwa znajdzie w swoim portfolio, bo tych urządzeń jest po prostu dużo. I mamy różne formy urządzeń. Tutaj idąc po slajdzie mamy ręczne komputery mobilne typu GAN, czyli w formie pistoletu, najbardziej popularne w branży magazynowej, logistycznej, no po prostu funkcjonujące od lat. Mamy komputery pokładowe, tutaj nimi się będę może mniej zajmował, bo w tej chwili są trendy takie, raczej wchodzimy w tablety w tym segmencie, ale w razie czego też mamy. Mamy komputery w formie smartfona, czyli takie właśnie wzmocnione smartfony, ale powiedzmy tak, to tych urządzeń jest tutaj szczególnie dużo w tej chwili, też z powodu między innymi takiego, że one szczególnie przy procesach kompletacji w tej chwili stają się bardzo popularne, o czym za chwilę też jeszcze bardziej szczegółowo powiem. Mam różnego rodzaju komputery noszone, czy takie poważniejsze komputery, większe z dużym ekranem, z klawiaturą, czy też
tak zwane komputery all-in-one, które gdzieś możemy po prostu na palcach czy na wierzchu dłoni sobie zawiesić i skanować kody i mieć pewien feedback z aplikacji magazynowej, powiedzmy, tak, żeby to było lekkie, przyjemne. Mamy tablety od takich ala, można powiedzieć, zwykłych, konsumenckich, prostych, ale wzmocnionych mimo wszystko o stosunkowo niedużej cenie, po tablety bardzo wzmocnione, bardzo odporne do pracy w każdych warunkach. Mamy też szereg akcesoriów. Tak? To, co jest krytyczne przy tym, żeby rozwiązania były optymalne, to jest dostosowanie akcesoriów do danego procesu. I tutaj szczególnie w tych okresach takich dużej intensywności, takie rzeczy po prostu zaczynają wychodzić. Jeśli urządzenie nie jest odpowiednio dobrane do procesu, to kiedy pracownik musi bardzo szybko pracować, jemu urządzenie ze złymi akcesoriami czy w złej formie po prostu będzie przeszkadzało i nie wyciśniemy z niego tego, co byśmy tutaj chcieli. Także urządzeń sporo o różnych formach. Tu jeszcze znowu taki slajd podsumowujący jakby grupy produktowe urządzeń. Tutaj od góry patrząc mamy właśnie te smartfony, o których wspominałem, wzmocnione. Poniżej mamy urządzenia typu GAN. Jeszcze niżej mamy różnego rodzaju urządzenia noszone i na dole tablety. Na slajdzie brakuje tutaj jeszcze komputerów typowo wyskowych, tak, mamy też takie telewizory na wózek, jakby ktoś bardzo sobie tego życzył, aczkolwiek tak jak wspomniałem, że obserwujemy taki trend, że powoli tablety zaczynają wypierać komputery wózkowe, chyba że są to rzeczywiście takie mocno dedykowane sytuacje, kiedy przez wiele lat chcielibyśmy, żeby w trudnych warunkach czy przy dużych wibracjach te urządzenia po prostu dobrze pracowały, albo są to na przykład mroźnie różnego rodzaju i tamte warunki są bardzo trudne. Wtedy tam takie komputery wózkowe jeszcze znajdują oczywiście zastosowanie. I może tyle tutaj o szczególnych urządzeniach i poszczególnych już sobie powiemy dalej. I zanim przejdziemy do urządzeń, to jeszcze chciałbym tutaj podkreślić jeden trend, który widzę i wydaje mi się on mocno tutaj związany z tym pikiem przedświątecznym przede wszystkim. Bo pik przedświąteczny to jest, każdy robi zakupy, prezenty i w związku z tym firmy, które produkują, magazynują i wożą, mają w związku z tym dużo roboty. Ale najczęstszym procesem, który tutaj trzeba obsłużyć, to jest kompletacja tych naszych zamówień przedświątecznych i ewentualnie obsługa zwrotów. Jeżeli ktoś kupuje 10 prezentów tego samego rodzaju, a część, 9 z nich niestety zwróci, tak? Więc my mamy dużo ruchu, dużo pracy z tym związanego i potrzebujemy optymalnych rozwiązań. To, co my jako Zebra obserwujemy u naszych klientów, to jest taki trend, żeby wchodzić w rozwiązania noszone, jeśli chodzi właśnie o kompletację. Ma to pewne tutaj słuszne przesłanki, bo przede wszystkim chodzi nam o to, żebyśmy mieli wolne ręce, bo bardzo często kompletujemy jednak tak zwaną drobnicę, czyli dużo drobnych elementów, które często musi pracownik brać do ręki, przynosić, więc wtedy te wolne ręce po prostu mają tutaj sens duży. I tutaj mamy jakby trzy grupy rozwiązań. To, co było jakby od zawsze i jeśli się mówiło o kompletacji z rozwiązaniem noszonym, to się mówiło o tak zwanych komputerach dedykowanych noszonych. I tu jeśli chodzi o Zebrę, no to jeszcze na Windowsie mieliśmy komputery WT, w tej chwili mamy na Androidzie i to są tak zwane WT-ki, czyli Wearable Terminal, w tej chwili wersja 6300 jest w ofercie. Tutaj też można się spodziewać pewnej ewolucji tych rozwiązań. One zawsze były i zawsze będą, czyli komputer mobilny zamontowany na przedramieniu najczęściej i w sposób ergonomiczny, optymalnie od początku zaprojektowany pod to, że on tak właśnie będzie użytkowany. To też często widać, że te komputery mają taki kształt nawet nieco obły, żeby wokół przedramienia dobrze się ułożyć. One też nie odstają jakoś bardzo. Ten środek ciężkości jest tak dopracowany, żeby pracownik poruszając ręką po prostu nie odczuwał ciężaru tego komputera. Więc na przedramieniu mamy ten komputer i do tego potrzebujemy skaner, który jest z reguły na palcu, jest to tak zwany skaner pierścieniowy, albo po Bluetoothie pracujący bezprzewodowo, albo po kablu, też żeby jakby ograniczać tutaj i kwestie z ładowaniem baterii tych skanerów pierścieniowych, czy ogólnie optymalizacją procesu, żeby to gdzieś tam nie ginęło. Więc to jest rozwiązanie dedykowane. Natomiast to, co żeśmy zaobserwowali w ostatnich latach, to jest próba znalezienia urządzeń uniwersalnych do pracy w wielu procesach danego klienta.
I często procesy kompletacyjne gdzieś tam grają krytyczną rolę, szczególnie właśnie w tych okresach natężonego ruchu. I tutaj, czy to są firmy kurierskie, czy w ogóle firmy, które posiadają i kierowców, i część magazynową, bardzo często widzimy stosowanie urządzeń typu smartfon, czyli tu w przypadku Zebry to jest seria TC, czyli touch komputery, montowane na przedramieniu. Oczywiście my tam gdzieś historycznie nie mieliśmy takich akcesoriów do montowania tych urządzeń na przedramie, natomiast jeśli klienci gdzieś tam wyrażali taką chęć, no to już od wielu, wielu lat tworzymy takie akcesoria. I tu na zdjęciu na przykład widać urządzenie TC52 albo 57, tak, patrząc na, z wyglądu, które jest umieszczone na przedramieniu i jeszcze jest dodatkowo rotowane i przekręcone tak, żeby operatorowi było wygodniej na nie patrzeć. Więc mamy takie uchwyty w tej chwili dla tego typu urządzeń i tu akurat w tym wypadku uchwyt z możliwością obracania i na systemie takim jak w WTK-ach widzimy montowane na wygodnej takiej podkładce, jeszcze z systemem rzemyków zaciskających się równomiernie, żeby to nie obciążało dłoni. Więc te rozwiązania tak zwane hybrydowe, gdzie wzięliśmy po prostu smartfona zebrowego i dajemy go na przedramię, one też stają się bardzo popularne. Być może w niektórych procesach bardzo intensywnych to nie jest idealnie ergonomiczne, bo troszkę bardziej odstaje to urządzenie, ono może wydawać się troszkę za duże do tego zastosowania, ale życie pokazało, że to się bardzo, bardzo mocno sprawdza. Dlatego pamiętajmy o tego rodzaju rozwiązaniu. I wreszcie trzeci typ rozwiązań, coś, co z reguły było pewną niszą do tej pory, to są tak zwane rozwiązania all-in-one. Skoro potrzebujemy mieć wolne ręce, potrzebujemy mieć jakiś ekran, żeby gdzieś uruchomić aplikację magazynową, żeby, czy jakąś tam inną, która nam powie, co my mamy faktycznie robić, ale jednocześnie nie chcemy nigdzie na przedramieniu, czy gdziekolwiek indziej nosić dodatkowego ciężkiego komputera mobilnego, tylko potrzebujemy mieć rzeczywiście pełny komfort. I na to też jest rozwiązanie. Zebra wprowadziła tutaj platformę taką WS50, te dwa słowa powiem później, rozwiązania, które jest i komputerem z Androidem, i skanerem jednocześnie, i nie potrzebujemy żadnego drugiego urządzenia. Oczywiście są tutaj pewne ograniczenia, o których trzeba pamiętać. No, ekran tego urządzenia nie może być ogromny, to urządzenie nie może być zbyt ciężkie, w związku z tym nie możemy tam nie wiadomo jakich procesorów powkładać i układów pamięci, no bo po prostu nie ma miejsca, nie ma przestrzeni. To musi mało ważyć i musi być stosunkowo proste. Natomiast takie rozwiązania też mamy w tej chwili w ofercie i też obserwujemy duże zainteresowanie tego rozwiązania. Więc jakby podsumowując, jak chcemy robić szybko kompletację, to musimy znaleźć swój scenariusz, ale niewykluczone, że rozwiązania noszone, czy to dedykowane komputery mobilne, czy tak zwane rozwiązanie hybrydowe z PC-kiem, czyli smartfonem Zebry, czy może takie rozwiązanie proste all-in-one będzie właściwe dla nas. I teraz wchodząc już w szczegóły poszczególnych urządzeń, ten komputer, rozwiązanie all-in-one, WS50 jak wearable system, to jest najmniejszy na świecie komputer noszony w tej chwili. To jest jedyne właściwie na rynku rozwiązanie na Androidzie, które może mieć formę albo takiego skanera pierścieniowego zakładanego na dwa palce, albo tak jak po prawej na zdjęciu widać montowanego na wierzchu dłoni na takiej rękawiczce, albo też może być forma zegarka, takiego smartwatcha tak zwanego. I to jest takie urządzenie, które daje nam jakby wszystko w jednym. To się oczywiście wiąże z pewnymi ograniczeniami. Już wspomniałem tutaj, ekran nie może być za duży, no po prostu nie ma miejsca. Mamy dwucalowy wyświetlacz AMOLED 460x460 punktów, więc szału nie ma. Jeżeli ktoś tutaj będzie chciał wrzucić swoją aplikację, jeśli używał, nie wiem, wielu linii na przykład tekstu, tak, czy jakichś wielu pól wyboru i nagle wrzuci po prostu automatycznie na to urządzenie, no to ten ekran będzie po prostu, te elementy na ekranie będą za małe i to będzie nieczytelne i, że tak powiem, nie usprawni procesu, a wręcz odwrotnie spowoduje, że ten proces będzie dużo, dużo wolniejszy i nieprzyjazny po prostu dla użytkownika. Dlatego to urządzenie wymaga dostosowania, przemyślenia, w jaki sposób aplikacja ma być wyświetlana, wspomagać pracę naszego pracownika. Tutaj dobra wiadomość jest taka, że wiele rozwiązań rynkowych typu klient telnetowy na przykład, tutaj obaj wiodący dostawcy tych rozwiązań mają rozwiązanie dedykowane pod to urządzenie, czy rozwiązania do kompletacji głosowej, czyli wspieranej głosem, też już na rynku jest sporo rozwiązań, które my jako Zebra walidujemy, że one dobrze działają na tych urządzeniach i po prostu one są dla Państwa dostępne. Więc to jest komputer all-in-one, gdyby była taka potrzeba pracy
z minimalizacją liczby urządzeń i możliwie lekkich. Przy rozwiązaniach noszonych też ważne jest skanowanie. Nie każdy pójdzie w rozwiązanie WS50, gdzie skaner ma jednocześnie z komputerem w jednym urządzeniu. W większości przypadków będzie to albo nasz komputer typu WT, czyli Wearable Terminal, taki dedykowany do noszenia, bądź będzie to na przykład któryś z naszych smartfonów, czyli seria PC. Tak czy inaczej potrzebujemy skanować najlepiej z palca. I teraz tu chciałbym powiedzieć o nowym produkcie, skanerze pierścieniowym, który jest jakby sukcesorem trochę tej już mocno docenionej serii RS5100. Tak samo lekki, ta sama praktycznie forma, wszystkie akcesoria się zgadzają, natomiast jest jedna różnica, ma możliwość skanowania na bardzo duże odległości, bo nawet do 11-12 metrów większe kody 1D czy 2D, więc na przykład jeśli mamy zeskanować lokację gdzieś tam z sufitu umieszczoną pod palety, czy jeśli gdzieś tam wysoko na regale umieścimy kod lokacji, to też spokojnie zeskanujemy, a jeśli na przykład jeździmy wózkiem i chcemy nie wysiadać, tylko skanować jakieś palety czy elementy na większe odległości, to spokojnie to możemy zrobić. Więc tu taka nowość tego typu skaner pierścieniowy. Ja wspomniałem, że on jest sukcesorem, czy rozwija jakby rodzinę skanerów tych RS5100, które mam nadzieję gdzieś już są znane, ale jeśli nie, to krótko powiem, że to jest taki nasz najbardziej uniwersalny skaner pierścieniowy, bluetoothowy, taka koncepcja trochę klocków Lego, można powiedzieć, bo z tym skanerem możemy zrobić to, co nam jest potrzebne w danej chwili. Możemy sobie zakupić po prostu sam moduł z tego skanera, a możemy go używać i z przyciskami na palce, z jednej strony, z dwóch stron, bo może niektórzy użytkownicy wolą inaczej skanować. Możemy go sobie zawiesić na szyi, mamy taką specjalną płytkę z przyciskiem skanującym, którą z kolei doczepiamy do skanerka, wieszamy go na przykład na takiej wyciąganej lince i sobie skanujemy. Mam kilku klientów, którzy tak sobie chwalą i tak właśnie skanują. Ktoś inny z kolei mówi, a ja to wolałbym mieć go na wierzchu dłoni zamontowanego, bo to jest najwygodniejsze, wtedy mam wolne ręce, spust mam pod kciukiem, tak jak na zdjęciu tutaj na górze widać. Takie rozwiązanie też może występować. Tu na zdjęciu tego nie ma, ale jeśli jeszcze ktoś ma na przykład bardzo grube rękawice, bo pracuje na zewnątrz albo pracuje z jakimiś ciężkimi towarami, to też jest opcja taka na rękawice montażu tego skanera dzięki takim specjalnym paskom montażowym. Także bardzo uniwersalne rozwiązanie do tych właśnie procesów kompletacyjnych, które szczególnie w tym okresie piku są krytyczne. I teraz jakby kończąc wątek tych rozwiązań noszonych, chciałbym powiedzieć tutaj trochę więcej o jednym z naszych smartfonów nowych i jeszcze będą dwa słowa o takim najczęściej spotykanym produkcie Zebry. Więc zacznijmy od tej nowości, czyli o komputerze mobilnym TC22 czy TC27. Tutaj dla tych Państwa, którzy nie znają tak bardzo szczegółowo rozwiązań Zebry, nasze nazwy po pierwsze mówią, co to za urządzenie, czyli TC to jest touch computer, czyli taki rodzaj smartfona, komputer dotykowy. Potem jest cyferka, która mówi o jakby klasie czy rodzaju urządzenia, bo my mamy kilka jakby zawsze półek cenowych i funkcjonalnych. TC2 oznacza, że to jest z tej najniższej półki akurat, czyli urządzenie najprostsze, będzie najlepsze kosztowo. Być może nie będzie miało wszystkich fajerwerków, ale pewnie wystarczające funkcje do większości procesów. A ostatnia cyferka mówi o tym, czy urządzenie jest tylko z Wi-Fi, czy jest też z modem panowskim, czyli na przykład w przypadku urządzenia TC27 to jest modem 5G również. To jest takie dosyć ciekawe urządzenie. Jeśli Państwo spotkali się już z naszymi urządzeniami TC21 czy TC26, to jest urządzenie, które odniosło wielki sukces tu w rejonie EMEA, tak zwanym, tak, czyli Europa i okolice. Nawet trochę ten sukces zaskoczył Zebrę, nie ukrywam, bo nam się wydawało, że to są urządzenia trochę za delikatne. Myśmy je stworzyli z myślą o tym, że są klienci, którzy mają taką pokusę, żeby używać smartfonów po prostu w swoich procesach. Na zasadzie takiej, o, smartfon jest bardzo wygodny, moi pracownicy używają na co dzień smartfonów, to dla nich to będzie intuicyjne, a no wiadomo, psują się, co będą się rozbijać i tak dalej, ale ja sobie kupię 5 palet dodatkowych za złotówkę od operatora i będę sobie korzystał. No to było dosyć duże wyzwanie, bo wielu klientów naszych takie gdzieś tam pokusy
ich nękały i nawet niektórzy w to zainwestowali, no teraz się rakiem już wycofują, bo to się po prostu nie sprawdza w biznesie, no nie da się ukryć, choćby to był mały biznes nawet. Natomiast to miało swój pozytywny efekt, że producenci urządzeń profesjonalnych, takich jak Zebra, też gdzieś ten segment musieli zagospodarować i takie urządzenia po prostu pojawiły się w naszej ofercie. I TC21-26 to była odpowiedź na taką potrzebę lekkiego, ale mimo wszystko dosyć odpornego i o długim cyklu życia urządzeń. No i ono się wspaniale przyjął. W związku z tym teraz kontynuujemy jakby to działanie. Tu też przy okazji dla Państwa informacji, TC21-26 nadal są w sprzedaży, no bo po prostu my jako Zebra zawsze staramy się urządzenia planować na długi okres. Jeśli mamy taką możliwość, to z reguły ten okres wydłużamy. Planowaliśmy sprzedaż TC21-26 serii na 3 lata. Jest duża wciąż jeszcze, że tak powiem, chęć nabywania tych urządzeń. My mamy możliwości produkcyjne, więc już czwarty rok jakby kontynuujemy tą sprzedaż i jeszcze jej nie kończymy, ale jako, że jest możliwość technologiczna, żeby coś nowego wprowadzić na rynek, to tak jakby równolegle wprowadzamy urządzenie TC22-27. I teraz do czego służy to urządzenie? My mówimy, że ono trochę tak wyrównuje szanse. Jeśli Państwo nie jesteście ogromnym potentatem rynku, to być może to urządzenie pomoże Wam konkurować z Waszymi większymi konkurentami, którzy używają trochę lepszych urządzeń, no bo mają większe budżety, większe możliwości. A to jest urządzenie, które właściwie można powiedzieć nic mu nie dolega, a jest stosunkowo przystępne cenowo. Tu przede wszystkim chodzi o funkcjonalność i cykl życia i możliwość pracy przez wiele, wiele lat do przodu. I teraz jeśli chodzi o szczegóły. Tutaj Zebra, jak ja bym powiedział, że nie nawala, tak? Bo jak Państwo obserwujecie rynek tego typu urządzeń, to wielu producentów uległo takiej znowu pokusie, żeby potanić produkt i pójść w trochę, może nie słabsze, ale innej kategorii procesory. Bo generalnie w tego typu urządzeniach mamy do wyboru dwie platformy procesorowe. Pierwsza to są takie, które producenci robią pod smartfony konsumenckie. One mają bardzo dobre, jak na dany moment, parametry, tak, jeśli chodzi o szybkość, testy wydajności i tak dalej. One się wydają, o jaki super, jak to fajnie wygląda. Tylko trzeba pamiętać o tym, że to są tak zwane procesory mobilne, one są przeznaczone na krótkie serie produkcyjne. Jest to dopracowane, efektywne, ale producent, na przykład Qualcomm, będzie to sprzedawał rok albo dwa, a potem się tego nie da dokupić po prostu. I koniec. Drugi rodzaj procesorów, czy platform procesorowych, to są tak zwane rozwiązania IoT. Tu też różni producenci chipsetów różnie to nazywają, ale generalnie chodzi o to, że to są dla przemysłu przeznaczone układy, takie, które mają długie wsparcie tego układu, kolejne wersje systemu operacyjnego są na nie dostępne i też można długo to dokupić, bo długie, powiedzmy, horyzonty produkcyjne są przeznaczone. I właśnie te procesory klasy IoT Zebra zawsze stara się stosować. Tu też nie nawaliliśmy i w takie urządzenie, które ma być przystępne cenowo, dajemy procesor klasy IoT Qualcomma i dzięki temu macie Państwo pewność, że on wychodzi na Androidzie 13, na pewno do Androida 16 będzie miał wsparcie, na pewno w sprzedaży będzie co najmniej 3 lata, a potem jeszcze 3 lata będzie serwisowane i na pewno w całym tym okresie będziemy dostarczali aktualizację bezpieczeństwa, więc nie ma ryzyka takiego, że będziemy z jakąś dziurą, którą gdzieś tam Google wykryje, sobie musieli żyć przez ileś lat i trochę się niepokoić, czy przypadkiem nie zostanie przeciwko nam przez jakiegoś hakera wykorzystane. Więc tu jest fajnie, jest dobry układ mikroprocesorowy na długie lata. Bardzo jasny, duży, 6-calowy ekran. Czy aż tak duży ekran jest potrzebny, w szczególności jeśli chodzi o te procesy kompletacyjne? Może to jest dyskusyjne. Dobra wiadomość jest taka, że mimo, że jest duży, jasny, wciąż rozmiarami nie jest bardzo duży, bo praktycznie obudowy nie ma w tym urządzeniu. Można powiedzieć, całość ekran stanowi jakby całość wymiaru. W związku z tym nie mamy jakby nadmiaru tutaj tej objętości urządzenia z uwagi na duży ekran. To jest dobrze zaprojektowane. Jeśli chodzi o sieci, to znowu patrzymy daleko w przyszłość. Część z Państwa już pewnie przechodzi na sieci Wi-Fi 6 albo myśli o tym. To urządzenie ma Wi-Fi 6. To urządzenie również w tej wersji z modemem WAN-owskim ma 5G. Gdzieś tam już słychać powoli, że myśli się o tym, żeby w przyszłości budować prywatne sieci 5G albo sieci 5G wydzielone w sieciach operatorów po to, żeby nie korzystać już z technologii Wi-Fi, która jednak
nie ma gwarancji jakości, choćby nie wiem, co się tam zrobiło, bo jest po prostu od początku inaczej zaprojektowana. Ten trend gdzieś tam się powoli rysuje, te urządzenia na ten trend już są gotowe. No i te urządzenia są bardzo trwałe, w stosunku do poprzednika nieco jest podniesiona trwałość, jeśli chodzi o odporność na upadki, chociażby tutaj, więc wydaje się, że to będzie rozwiązanie dobre. Też większy wybór skanerów tutaj w tym rozwiązaniu, obsługa płatności mobilnych i wiele, wiele różnych ciekawych jeszcze rzeczy. O tej odporności tutaj pokażę tylko na slajdzie. 1,5 metra na beton to jest przyzwoicie, no to trzeba to osiągnąć stosując specjalną ramkę ochronną, ale no myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Jeśli mamy gołe urządzenie, to powyżej metra na twarde podłoże, na przykład nie wiem, płytki ceramiczne, nie powinno się tutaj nic złego zdarzyć. Oczywiście odporne na wpływ wody, praca w ujemnych temperaturach jak najbardziej. Jedna rzecz, którą chciałbym tutaj pokazać, też baterie. Zebra jest taką firmą, która uczy się na błędach i konkurentów, i swoich. I tutaj może, jeśli Państwo, ktoś z Państwa korzysta z serii TC21-26 urządzeń, to, co niektórych denerwuje, to jest sposób wyjmowania baterii. On jest oczywiście taki, że bateria jest na zewnątrz, znaczy jest nie jest pod żadną pokrywką, nie trzeba żadnych tam luzować jakichś zacisków i tak dalej, po prostu się wyjmuje baterię. Natomiast same klipsy wydają się nieco za małe po prostu i pewnie niejedna pani gdzieś tam paznokieć sobie złamała przez to urządzenie i tam zakleła po cichutku na tą zebrę. W urządzeniach nowej generacji tego problemu już zupełnie nie będzie. Myślimy o tym wszystkim. Te klipsy baterii tutaj są bardzo takie zaokrąglone i one płynnie działają. Jak ja wziąłem to urządzenie do ręki, mówię, o wreszcie nikt nie będzie mi narzekał, że paznokcie sobie złamał, tak, na tej baterii. Więc tu mocno poprawiliśmy ergonomię tego rozwiązania. Też podobnie jak w poprzednich mamy baterie i podstawowe, i rozszerzone. Czasem zdarzają się takie scenariusze, gdzie ktoś bardzo intensywnie ponad zmianę pracuje, tak? Że albo to samo urządzenie nie ma przerwy, tylko musi pracować dwie zmiany, wtedy te baterie rozszerzone mają sens. Mamy też baterie z bluetoothowym beaconem. Po co? Po to, żeby odnaleźć urządzenie. O tym jeszcze chwilę będę mówił później. Bardzo ważne są akcesoria, w szczególności są ważne wtedy, kiedy musimy optymalnie pracować w okresie natłoku tych zadań, tak? Czyli w tym piku przedświątecznym. I tutaj już wspominałem rozwiązania do noszenia. I tutaj, jeśli chodzi o noszenie, to po prawej stronie na dole widzicie Państwo dwa uchwyty do tego urządzenia na przedramię. Oba uchwyty są tak zwane obrotowe, czyli urządzenie możemy sobie w dowolnej orientacji umieścić. Mamy uchwyt tańszy w oparciu o paski, po prostu takie rzepy, albo nieco droższy, jeśli ktoś chce tak już super ergonomicznie, to system BOA z rzemykami napinanymi po prostu tak równomiernie, tak żeby ten uchwyt po prostu w żaden sposób nie blokował przepływu krwi i można było wiele, wiele godzin pracować. Oczywiście rączki skanujące, żeby ze smartfona zrobić GAN, jeśli jest taka potrzeba, jeśli proces tego wymaga, i szereg różnego rodzaju innych akcesoriów. Tyle o nowym urządzeniu TC2. Jeszcze dosłownie słowo, żeby nie umknęło, mieliśmy premierę w zeszłym roku nowej generacji urządzeń z serii TC5, a konkretnie urządzeń TC53, TC58. To jest urządzenie z tak zwanej średniej półki Zebry, czyli 4 lata w ofercie, 4 lata potem jeszcze serwisowane. No i to jest urządzenie już takie solidne na wiele lat naprawdę. No i poprzednicy zapewne gdzieś tam pokazali, że te urządzenia się niezwykle dobrze sprawdzają. Jeśli chodzi o serię TC5, no to właściwie wszystkie firmy kurierskie w naszym kraju i w Europie korzystają z tych urządzeń no po prostu dobrze się sprawdzają, również w wielu miejscach, w magazynach jako rozwiązania noszone one funkcjonowały. I tu mamy następne rozwiązanie, urządzenie TC53 albo 58, Wi-Fi 6, 5G, duża ilość pamięci, bardzo mocny procesor klasy IoT, to jest najlepszy procesor, jaki Qualcomm w tej chwili posiada, czyli seria 6490. Też przy okazji taki komentarz, jakby Państwo gdzieś tam patrzyli w to nazewnictwo Qualcomma, bez ładu i składu, żadnego sensu w tym nie ma. No po prostu zawsze trzeba gdzieś tam wejść jednak w szczegóły, poczytać o danej platformie, bo czasem to aż ręce opadają. I to jest takie też mylące Państwa, bo mieliśmy takie też sytuacje w przeszłości. Może Państwo kojarzą, nasze urządzenia poprzedniej generacji są na takim też procesorze klasy IoT SD660, on miał nazwę. Dlaczego taki też trudno powiedzieć, ale taką miał.
I wszystko było super, tak? No bo każdy kojarzył ten SD60. Ale nie mam pojęcia dlaczego pewnego pięknego dnia Qualcomm wypuścił procesor tej klasy mobilnej, SD662. I każdy z naszych klientów, jak patrzył w urządzenie naszej konkurencji, które zaadoptowało ten do konsumenckich smartfonów procesor o krótkim czasie życia, o słabych parametrach, ale patrzył w kartę katalogową, tam jest 662, a Zebra ma 660. W związku z tym no, my mieliśmy zawsze kłopot, żeby wytłumaczyć, na czym polega ta różnica. No nie każdy ufał, no bo Qualcomm tutaj taki numer podał, to musi być więcej, tak? 662 jest lepsze od 660. No pewnie się Państwo zgodzicie i jest to gdzieś tam naturalne. Natomiast i był z tym duży kłopot, w związku z tym to nazewnictwo Qualcomma, no jest jak jest, warto zawsze się, że tak powiem, doktoryzować i przeczytać tam w szczegółach po prostu, do czego dana platforma służy i tyle, tak? Natomiast tu akurat mogę powiedzieć, że to jest najlepszy procesor, tak żeby podać jakiś rząd wielkości w stosunku do poprzednika serii PC, na przykład PC57 urządzenie na SD660 i to nowe 6490, testy Antutu czy pasmarki wychodzą do 10 razy lepiej, tak? Więc to naprawdę mamy mocne urządzenie na wiele lat. Po co nam to? Może w tej chwili nie do końca potrzebne, ale jeżeli będziemy pracować z rozszerzoną rzeczywistością, tu mamy w modelach premium kamery stabilizowane ze stabilizacją optyczną, bodajże 15 megapikseli, jeśli dobrze pamiętam. Mamy też możliwość stosowania w konfiguracjach sensorów time of flight, czyli rodzaj takiego lasera, czyli daru, który jest w stanie nam z dużych odległości, na przykład dużych, no do paru metrów nawet, mierzyć objętość czegoś, tak? Czyli my na przykład mierzymy paczki tymi urządzeniami. Mamy takie rozwiązanie mobilnego wymiarowania, nawet takie certyfikowane przez Główny Urząd Miar i Europejską Organizację OIML. To są nowe zastosowania, które do tej pory jeszcze nie było. Po to nam właśnie tyle mocy obliczeniowej, po co nam takie urządzenia. Więc tu tylko krótko, żeby Państwo zapamiętali, że takie nasze urządzenie jest w ofercie. Teraz kolejna kategoria urządzeń, które chciałbym omówić, a które mocno gdzieś tam wpisują się teraz w te procesy optymalizacyjne i w nowe zastosowania, to są tablety. Tak? My obserwujemy duży wzrost zapotrzebowania i też staramy się odpowiadać na nie, posiadając różne formy tych urządzeń. Bo ja już gdzieś tam wspomniałem, że forma urządzenia to może być krytyczna i czasem zła forma może wylać dziecko z kąpielą, jak to się mówią, bo wcale nie pomoże w zwiększeniu produktywności, tylko wręcz będzie przeszkadzała. Dlatego tak jak widać tutaj na zdjęciu, mamy dużo tych tabletów, dużo form i też, tak jak przy innych urządzeniach, bardzo wiele akcesoriów. Ale teraz taki zrobię krótki przegląd, żeby Państwo wiedzieli, co w tej chwili Zebra ma w ofercie. Idąc od tej strony jakby najtańszej, najprostszej, tak jak urządzenie TC21, 26, TC22, 27 jest odpowiedzią na pokusę gdzieś tam używania urządzeń konsumenckich, smartfonów w naszym profesjonalnym zastosowaniu, to tutaj podobnie tablet ET40-45 jest odpowiedzią na potrzebę posiadania stosunkowo lekkiego, niewielkiego tabletu. Tu mamy ekrany 8 albo 10-calowe, który będzie ważył, nie wiem, 500 gram w przypadku tego mniejszego, więc dobrze się go trzyma w ręku, ale też ma akcesoria do trzymania, jakieś uchwyty nadgarstkowe, jakieś do odnoszenia, powiedzmy, zawieszki i tak dalej. No i będzie kosztował mniej więcej tyle, a może nie będę przesadzał, że tyle co każdy tablet konsumencki, natomiast będzie mniej więcej w takiej półce cenowej, a na pewno wyjdzie dużo taniej w całym cyklu życia w projekcie danym, bo taki tablet sobie kupimy raz i on na pewno przez 3 lata jeszcze będzie w ofercie, więc będziemy mogli to kupić i będzie miał podnoszony system operacyjny, bo on startuje na Androidzie tutaj. Już pierwsze sztuki były 11, teraz jest 13, a będzie na pewno 16 na tym urządzeniu. Więc znowu długi stosunkowo cykl życia. Więc jeśli byłyby potrzebne lekkie, poręczne, ale mimo wszystko wzmocnione tablety, bo tu i upadek na beton, praca od minus 20 plus 50 jest możliwa tych urządzeń, no to jest na pewno właściwy wybór. Nie ma co w stronę jakichś tam konsumenckich rozwiązań w ogóle zerkać. Druga grupa produktowa to są tablety, które
pochodzą jeszcze historycznie z kupionej przez nas firmy Explore wiele lat temu, ale z Explorem ma już niewiele wspólnego, bo to czasem tak jest, że jak się wchodzi mocno w jakiś rynek, a parę lat temu tak trochę zabramiała, wtedy jeszcze potentantami tego rynku był Panasonic czy Getac, no to dobrze jest wejść jakby z pewną marką. My żeśmy kupili amerykańską firmę Explore, taką nieco niszową, która w bardzo trudnych zastosowaniach przede wszystkim była używana i te tablety no, trochę przeprojektowaliśmy, zrobiliśmy po swojemu, ale na bazie tej jakby marki Explore gdzieś tam sprzedaż ruszyła i dobrze tutaj żeśmy zainwestowali, można powiedzieć. I to są takie tablety ogólnowojskowe, można powiedzieć. To jest 10 cali, to jest Windows albo Android do wyboru. Wszelkie testy odporności, one przechodzą i mają też wiele form. Tutaj mamy takie formy zwykłego tabletu, tu po prawej widzimy takie z rączką dedykowaną. To są już dosyć ciężkie urządzenia, kilo 300 powiedzmy, taki po prawej waży. W związku z tym też nie tak łatwo się nimi operuje i taka wajcha, w której można go złapać po prostu na sztywno i położyć na przedramieniu, po prostu dobrze się sprawdza. Szereg tutaj wyposażenia, porty, jeśli chodzi o technologię, to część tych tabletów już ma też Wi-Fi 6 i 5G, więc też nowoczesna, czyli seria L10, tak w podsumowując. Tu chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taki niszowy nasz tablet, to jest tablet ET80 albo 85, 80 to jest Wi-Fi, 85 to jest modemem WANowskim i to jest tablet, który może być taką uniwersalną stacją roboczą czy komputerem jakiejś osoby, która nadzoruje gdzieś tam produkcję, kontrolę jakości, czy gdzieś współpracuje w jakimś procesie. Chodzi o to, że to jest urządzenie, które ma największy ekran spośród rozwiązań Zebry, bo ma aż 12 cali. Tu jest pełny Windows, najnowsze procesory Intela, 5G, Wi-Fi 6, taka super maszyna, można powiedzieć. Ale teraz bardzo często Państwo możecie się zastanawiać, czy ja potrzebuję mieć dla tej osoby, która na przykład mi kontroluje jakość, muszę mieć dobrego peceta u niego w biurze i muszę mieć jakiegoś notebooka do noszenia rakietowego, żeby on mógł pójść w teren i coś zrobić, albo jakiś specjalny tablet, to może to jest to rozwiązanie właśnie dla takiej osoby, czyli duży 12-calowy tablet, który może być też notebookiem konwertowalnym. Także zwracam uwagę na ten produkt. I wreszcie tutaj w ostatniej części sprzętowej mojej prezentacji chciałbym pokazać nowy tablet serii ET6. Na prezentacji nie pokazywałem już tabletów ET50 serii. Mamy cały czas jeszcze w ofercie. To są takie tablety jak ET40 trochę, można powiedzieć, takie lekkie, smukłe. Tylko, że na Windowsie i na Androidzie, korony już w tej chwili wychodzą powoli z oferty, więc nie chciałem tutaj dużego nacisku na nie kłaść. Natomiast ET60 czy ET65 z modemem 5G to są tablety, które gdzieś tam przyszłościowo zastąpią tą serię, ale też jest to produkt, taka nasza koncepcja uniwersalnego tabletu do wielu zastosowań. Praktycznie tak jak wzmocnione jak te L10, tak uniwersalny jak te serie ET wcześniejsze. Tylko, że no to na razie jest rozwiązanie jedynie oferowane z systemem Android. Ale o co tutaj chodzi? My zaobserwowaliśmy, jakby wchodząc na rynek tabletów i przez wiele lat jakby wzmacniając swoją pozycję, no w tej chwili w tabletach androidowych już jesteśmy numerem jeden, to się stało bardzo szybko, między innymi dlatego, że bardzo wydaje mi się, te nasze produkty są dostosowane do różnych potrzeb. I ET60-65 jest kolejnym produktem, który ma być możliwie uniwersalny. Można go dostosować do pracy po prostu w różnych warunkach. I tutaj czy to będzie praca w terenie techników, czy praca w mroźni, czy duże porty i place przeładunkowe na przykład, czyli rozległe tereny, gdzie potrzebny jest dobry na przykład modem 5G w tej chwili, czy praca na wózkach, czy gdzieś tam w halach produkcyjnych, czy jako komputer biurowy, czy montowany na pojeździe, te wszystkie rozwiązania, te wszystkie zastosowania jakby można przy pomocy tego samego tabletu po prostu zrobić. I tutaj na zdjęciach widzicie Państwo nasz tablet w różnych zastosowaniach. No po lewej po prostu wynosimy go jako tablet, jeśli chcemy z niego zrobić notebooka, no to dopinamy klawiaturę, ona też przy okazji zamykając się nam ładnie przykrywa ekran i nie uderzymy przypadkowo o ekranu gdzieś tam chodząc sobie po hali magazynowej przykładowo, ma ładną rączkę do noszenia, wygodne. Jeśli chcemy to powiesić na wózku, mamy specjalną stację dokującą, możliwość podpięcia klawiatury, tłumienie wibracji, więc to się dobrze będzie sprawdzało. Jeśli chcemy gdzieś pracować w pojeździe na tym tablecie, czyli na przykład dać kierowcy duży ekran,
jak najbardziej też jest taka możliwość. No i wreszcie, jeśli potrzebujemy pracować w mroźniach, gdzie mamy bardzo niskie temperatury, mamy rozwiązanie, gdzie mamy eliminator baterii, czyli z tabletu wyjmujemy baterię, wsadzamy inny moduł, zasilamy bezpośrednio do wózka widłowego na przykład. Też mamy podgrzewany ekran, żeby zjawisko kondensacji nie nastąpiło. To akurat jest dedykowany part number, czyli specjalne wykonanie tego tabletu. To nie jest dokładnie ten sam, co inne, ale też w tej rodzinie jest jakby taka możliwość. Możemy mieć wspólnie jakby zarządzane, w identyczny sposób konfigurowane urządzenia do bardzo, bardzo różnych zastosowań. I teraz jeszcze może takich parę cech tego tabletu, co go wyróżnia. My zawsze staramy się, żeby nowy produkt nie był gorszy od poprzednika. No czasem to tak różnie wychodzi, jeśli chodzi o tak zwany wiek dziecięcy. Czasem może się zdarzyć, że coś na początku nie działa, ale my też jako Zebra zawsze staramy się być transparentni i nawet jeśli nam się coś zdarzyło, jakaś wpadka, to wszelkiej dokumentacji systemów operacyjnych, chociażby naszych, Państwo widzicie dokładnie, co zostało poprawione w danym produkcie. Więc to jest wszystko transparentne, zawsze widać. Każdemu się może jakaś porażka drobna przytrafić, kto nie eksperymentuje, kto nie dostarcza innowacyjnych rozwiązań, no to ten oczywiście błędów popełnia mniej, tak? Ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, żeby Państwo mieli jak najlepsze rozwiązania do dyspozycji i czasem trzeba je gdzieś tam wygrzać po prostu w terenie. To miałem tutaj na myśli. Natomiast jeśli chodzi teraz o serię ET6065, to, co jest ważne, nie gorzej niż poprzednio, jasność. Jasność ekranów tego typu rozwiązań jest krytyczna. Najjaśniejszy na rynku, właściwie powyżej 1000 nitów jasność ma, więc nawet w bardzo ostrym świetle słonecznym doskonale to będzie widać. Modemy Wi-Fi 6, 5G, czyli wszystko, co na przyszłość jest nam potrzebne. Szczelność urządzenia, odporność na upadki. Wszystkie normy Military Standard 810, tutaj w tym wypadku H, jest przebadane, wyniki raportów w laboratoriach zewnętrznych. To nie jest, my też jako Zebra mamy swoją specjalną metodologię. My typowe testy upadkowe, czytelności czy testy wibracyjne, my nie wykonujemy ich tak po prostu, jak normy mówią, jednorazowo, tylko powtarzalnie. W związku z tym my wiemy na przykład, jak zareaguje tablet, który będzie wielokrotnie ulegał pewnym narażeniom, tak? Bo przejść test na upadek Military Standard 810G czy H to nie jest wielki problem, bo to jest 12 upadków z 1,20 m na sklejkę, na betonie. To jak ja dobrze będę rzucał swój prywatny telefon, to też teoretycznie mógłbym mieć duże szczęście i przejść. Pewnie to jest mało prawdopodobne, ale teoretycznie to mogę zrobić, bo może ktoś z Państwa pomyśli, a ja widziałem, że taki tam jakiś tablet konkurencji, to on to wszystko ma, tak jak i Zebra. No nie do końca tak jest, bo to jest ta pewna gwiazdka i ta różnica. My te testy wykonujemy zdecydowanie intensywniej i przede wszystkim w sposób powtarzalny, czyli my zakładamy, że jeśli Państwa urządzenie ulega jakimś udarom, zagrożeniom, to ulega prawdopodobnie często i my chcemy mieć pewność, że ono u Państwa mimo to nie ulegnie awarii, a nawet jak już będzie miało tą awarię, to mamy kontrakty serwisowe takie, żeby obejmowały wszelkie możliwe uszkodzenia, żeby Państwo mogli spać spokojnie. Ale wracając jakby do meritum, baterie, też bateria podstawowa rozszerzona na różne scenariusze pracy, możliwość pracy bez baterii, na przykład właśnie w mroźniach albo przy stałym zasilaniu, na przykład na wózkach widłowych. Możliwość stosowania też skanera bezpośrednio w tablecie i tu jeśli to jest skaner, to jest skaner dalekiego zasięgu, ten moduł SE55 zebrowy. Możemy też stosować funkcję OCR na bazie kamery, która też jest na tyle tutaj mocna, że można czytać, nie wiem, tablice rejestracyjne, liczniki energii, jeśli to jest na przykład jakaś obsługa energetyki, tego typu funkcje. No i długi czas życia, 4 lata w ofercie, na pewno 4 lata potem jeszcze będziemy go wspierać. Ja wspomniałem, że on jest niezwykle wytrzymały, już nie będę się tutaj powtarzał, jak Państwo gdzieś możecie rzucić okiem teraz na slajd, no to widzicie, jakie zjawiska to tutaj są obsługiwane. Ja tu może jak taką ciekawostkę podam, my mamy czasem wdrożenia w tak dziwnych miejscach jak huty aluminium, gdzie po prostu jest tak środowisko, nawet powietrze wymagające, które tam zawiera różnego rodzaju substancje i takie drobinki metalu, że no tam się po prostu wszystko psuje równo. No takie nasze tablety, które nawet kołki, te pogopiny mają tak zrobione, żeby one nie uległy korozji w wyniku tego typu substancji i oddziaływania. To wszystko po prostu będzie działało i może tyle tutaj w temacie. O aparacie, o możliwości ocerowania, czy tu
sporadycznego kodów, o skanerze, o zaawansowanym, czyli takim dalekim zasięgu, nawet do kilkunastu metrów, już wspomniałem, także tutaj do wyboru, do koloru. No i to, co gdzieś tam wyróżnia, to te rozwiązania dokowania w pojazdach przede wszystkim. Nawet tutaj tą stację dokującą, już wspominałem, że zebra ma ponad 5000 patentów różnego rodzaju zgłoszeń patentowych, no to tutaj jedno ze zgłoszeń patentowych, takich niedawnych, to jest właśnie na ten rodzaj stacji dokującej, która w sposób niezwykle efektywny też chroni porty przede wszystkim w środowiskach pracy i tutaj takie, nie wiem, właśnie nawet w Solankach gdzieś tam, tak, w mgle solnej tak zwanej, czy w tej kucie aluminium przysłowiowej, tak, może to spokojnie pracować i tutaj nie powinno być problemów z tego rodzaju zastosowań. Dużo akcesoriów, tak jak w każdym urządzeniu zebra, więc nie będę już teraz ich tutaj w tej chwili omawiał, bo chciałbym przejść do ostatniego bloku mojej prezentacji. Powiedzieliśmy sobie, że potrzebujemy w miarę solidnego partnera, z którym ten pik świąteczny będziemy obsługiwać. Mam nadzieję, że zebra tutaj jest dobrym kandydatem. I goszczące dzisiaj PDA oczywiście, tak, bo my mamy ten komfort, że nie sprzedajemy generalnie urządzeń. Ja mogę sobie tutaj opowiadać o technologii, tak, bo nie mam tego ciężaru, że ja muszę to komuś sprzedać. Natomiast koledzy z PDA już trochę tutaj większe ciśnienie na nich jest położone, bo muszą to Państwu zachęcić i sprzedać. No ale też tutaj muszę pochwalić, że to jest właśnie taki partner, na którego można liczyć. W związku z tym myślę, że jesteśmy tutaj zebra PDA dobrą parą. Więc dobry partner. Druga rzecz, urządzenia, które omówiłem, mam nadzieję, że gdzieś tam Państwa zaciekawiły. Jest też ten trzeci filar, oprogramowanie i systemy, które mogą nam wspierać efektywność procesu. Tego jest oczywiście mnóstwo. My dzisiaj nie mamy czasu, żeby o wszystkim mówić, więc ja wybrałem sobie kilka takich rzeczy, które wydają mi się, że mogą być ciekawe. Pierwszy zestaw rozwiązań to jest rozwiązanie do zarządzania konfiguracji i update'u, czyli aktualizacji systemu operacyjnego na urządzeniach zebra. To jest takie nasze rozwiązanie, można powiedzieć, że to jest taki lekki MDM. Natomiast gdzieś tam, jeśli chodzi o koncepcję, to chcielibyśmy dać takie rozwiązanie funkcjonujące w chmurze, tak żeby nic klient nie musiał instalować nigdzie, a żeby wszystkie jakby dodatki zebrowe, tak jak mamy teraz narzędzie do konfiguracji Stage Now, czy mamy tego LifeGuarda, czyli nasze aktualizacje bezpieczeństwa, czy rozwiązania, w tej chwili to jeszcze tak nie funkcjonuje, ale gdzieś tam device trackera, czy konfigurator klawiatur. Chcielibyśmy, żeby to było wszystko dostępne z jednej platformy, gdzie tylko Państwo sobie logujecie się, wchodzicie i na przykład chcecie skonfigurować ileś urządzeń zebra, to się dzieje. Chcecie stworzyć nową klawiaturę do jakiejś aplikacji, to sobie tutaj robicie. Więc Zebra DNA Cloud jest taką koncepcją jednolitej i spójnej platformy, która wszystkie dodatki zebrowe, czyli tak zwane Mobility DNA obsłuży. Na chwilę obecną to rozwiązanie można z niego już korzystać do konfiguracji urządzeń, do zdalnej kontroli. Jeśli Państwo na przykład macie kilka obiektów i administrator chciałby wchodzić na urządzenia na różnych, podglądać, co tam się dzieje, pomagać zdalnie, to jak najbardziej może to robić i to narzędzie będzie cały czas rozwijane. Więc zwracam uwagę na Zebra DNA Cloud. Drugi rodzaj rozwiązania, jeśli mamy przedświąteczny pik, to z reguły wszystkie urządzenia i wszystkie ręce na pokład, tak? I bardzo często mamy taki kłopot, że na co dzień funkcjonujemy dobrze, tak nam się przynajmniej wydaje, ale przychodzi ten pik przedświąteczny i nagle się okazuje, że nam brakuje urządzeń, albo część urządzeń nie jest w takiej kondycji jak trzeba. Baterie nie zostały kupione odpowiednio wcześniej nowe, te baterie, które mamy już są niewystarczające, bo się często rozładowują, frustruje to użytkowników, my chcemy od nich więcej, oni się denerwują, bo im źle działają urządzenia. Na takie sytuacje Zebra posiada znowu taką platformę analityczną, która się nazywa Visibility IQ, czyli można powiedzieć gdzieś tam po polsku widoczność operacyjna. Jeśli Państwo chcieliby wiedzieć, co się dzieje na Waszych urządzeniach, na bieżąco monitorować i dostawać też pewne powiadomienia, że tu warto rozważyć wymianę baterii, tutaj warto zwrócić uwagę na tą grupę urządzeń, bo one się zachowują inaczej niż wszystkie urządzenia, które Państwo mają, jest pewna anomalia. Na przykład poziom naładowania baterii na tych urządzeniach nie przekracza jakiegoś progu, pewnie są zużyte baterie, albo te urządzenia jakoś mniej skanują, na przykład, nie wiem, może zespół, który ich używa, jest gorzej przeszkolony, a może coś tam innego się dzieje. Gdyby Państwo byli zainteresowani tego typu rozwiązaniami, to jest rozwiązanie tak zwanej widoczności operacyjnej, Visibility IQ. Ja tu taką mogę małą anegdotkę powiedzieć, bo ona też właśnie jest dokładnie z okresu przedświątecznego u jednego z naszych publicznych klientów.
Tu nie będę może wymieniał nazwy, ale pewnie Państwo skojarzycie największą firmę, która dostarcza przesyłki pocztowe w Polsce. Jest to klient publiczny, w związku z tym myślę, że nie ma tutaj wielkich tajemnic, ale właśnie ten klient testował to nasze rozwiązanie w jednym z obiektów. Akurat się tak złożyło, że to było w okresie tego przedświątecznego piku. I taka ciekawa sytuacja nastąpiła, bo klient otwierdził, że jemu brakuje urządzeń, po prostu wszystkie jakby działają i no, ludzie już nie mają czym więcej pracować, w związku z tym no, potrzebuje wypożyczać jeszcze dodatkowe urządzenie na ten plik. A ten system nasz akurat tam działał pilotażowo i na to klienta stwierdzenie, że on nie ma urządzeń, no to pokazaliśmy mu w systemie, jaki jest stan jego poszczególnych urządzeń. I on zobaczył, że 80% urządzeń faktycznie jest używanych, natomiast 20% urządzeń w ogóle nie jest używanych. One w ogóle nie kontaktują się na bieżąco z systemem, czyli są w tym momencie tak naprawdę wyłączone. Tak? No i konsternacja nagle. Jak to jest możliwe? No jak to w sektorze publicznym, to nie jest sektor prywatny, więc trochę inaczej się podchodzi w ogóle do biznesu i tam nie jest problemem, że 20% urządzeń ktoś zgubił generalnie. No ale tam taka trochę ciekawość nastąpiła, gdzie te urządzenia mogą być, bo chyba ich nie wynieśli z lokalizacji, gdzie powinny być. Okazało się, że jest taka magiczna szafa, do której użytkownicy wrzucają niechciane urządzenia. Może Państwo kojarzycie gdzieś ze swojej działalności operacyjnej, że bardzo często użytkownik lubi, jak znajdzie urządzenie, które mu pasuje, to lubi na nim pracować i po prostu sobie jakoś je zaznacza, gdzieś tam odkłada, a tutaj była taka szafa urządzeń niechcianych, czyli jak komuś się źle pracowało na urządzeniu, to on je po prostu tam wrzucał. No i w tej szafie znaleziono 20% urządzeń z tego obiektu, które po prostu tam były. I ani ich nie wysłano do serwisu, bo część wymagała serwisowania, ani nie były użytkowane, może ktoś tam miał do nich jakieś uwagi, ale po prostu nie były użytkowane i w okresie piku przedświątecznego ten klient po prostu miał niedobór urządzeń. I ten system widoczności operacyjnej w tym właśnie im pomógł. I już ostatni slajd, ostatni system, o którym chciałbym krótko powiedzieć. W okresie piku przedświątecznego, jak biegamy, szybko się wszystko dzieje, to zdarza nam się zgubić też urządzenie. Ale nie celowo, że dzisiaj to nam tam wynieść. No, oczywiście ten nasz system też zapobiega wynoszeniu gdzieś urządzeń i tak dalej, ale głównie chodzi o taką sytuację, gdzie już tak szybko pracujemy, że nie mamy czasu gdzieś tam pobiec do toalety. Jak już biegniemy do tej toalety, to gdziekolwiek odłożymy to urządzenie i potem wychodząc z toalety zapomnieliśmy, gdzie je odłożyliśmy. A w międzyczasie na przykład się okaże, że to urządzenie odłożyliśmy na paletę, a ta paleta została w międzyczasie przemieszczona. I już nie wiemy, gdzie jest moje urządzenie. I system Device Tracker jest to rozwiązanie do śledzenia i szukania urządzeń. Czyli ono nam mówi, gdzie urządzenia ostatnio się meldowały. Jeżeli ktoś po prostu zgubi swoje urządzenie, to może przyjść do administratora, że byłem w toalecie, zgubiłem urządzenie, proszę powiedz mi, gdzie ono jest. Administrator w tym momencie sprawdza w konsoli, gdzie to urządzenie ostatnio się meldowało. Jak już wie mniej więcej, jaka to jest pozycja, to wydaje takie polecenie do innych urządzeń, które w tym rejonie funkcjonują. Proszę znajdź, pomóż koledze, znajdź jego urządzenie i już po Bluetoothie, takim interfejsem ciepło-zimno, w jakim kierunku, w jakiej odległości się znajduje to urządzenie, kolega może mu po prostu pomóc, powiedzieć, gdzie to urządzenie jest. Bo to urządzenie może gdzieś właśnie jest na półce odłożone, albo może się przemieściło na jakiejś palecie. W ten sposób szybko je znajdziemy. I tu przy okazji też chciałbym powiedzieć o nowej funkcji naszych skanerów pierścieniowych, która się teraz przed końcem roku pojawi z nowym firmware'em. To, co się bardzo często naszym klientom gubi, to te pierścionki słynne, tak? Czyli ring skanery. I tu Zebra wymyśliła taki ma pomysł dosyć i prosty, i innowacyjny jednocześnie. Skoro to urządzenie ma Bluetootha tak naprawdę, to wymyśliliśmy w ten sposób, że w momencie, kiedy taki ring skaner rozparuje nam się urządzeniem, czyli ktoś na przykład gdzieś go odłoży i on straci kontakt ze swoim hostem, czyli tu jakimś na przykład, nie wiem, komputerem PC, to w tym momencie on przechodzi w tryb beaconingu tak zwanego, czyli staje się bluetoothowym beaconem, czyli wysyła swój numer: halo, halo, ja chcę, żeby mnie znaleźć, bo mnie ktoś zgubił. Tak? I w tym momencie za pomocą device trackera, innym urządzeniem w dowolnym magazynie, albo moim, tym, z którym się rozparowało, ja włączam szukanie tego link skanera konkretnego i już wiem, w jakiej odległości, w jakim kierunku ono się znajduje i po prostu podchodzę i sobie go odszukuję. Wydaje mi się, że to będzie ciekawe rozwiązanie. Na pewno
pewno mocno zwiększające produktywność, bo główną przyczyną utraty produktywności właśnie w takich bardzo warunkach, że się wszystko szybko dzieje, jest, że to urządzenie gdzieś po prostu gdzieś nam się przypadkowo zapodzieje, a w przypadku skanerów pierścieniowych, jako że są malutkie, po prostu to się może zdarzyć częściej. Jest niezwykle uciążliwe. Także tyle z mojej strony. Dziękuję serdecznie. Jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem i przekazuję głos. Do studia. Marcinie, wow, mega, dziękujemy Ci pięknie za tak obszerną prezentację. Jak Państwo widzieliście, portfolio Zebry jest pełne, zarówno sprzętowo, jak i hardware'owo. Pamiętajcie, że nie musicie Państwo pamiętać tego całego portfolio, tutaj jeśli chodzi o dobór odpowiednich rozwiązań. Jesteśmy my jako partner. Natomiast widzę tutaj pytanie z czatu. Nie wiem, Marcinie, czy ty też je widzisz, ale odczytam. Tak, teraz już mogę zerknąć, to zaraz. Tak, zasięg lasera w urządzeniach mobilnych TC5358. Dobrze, to teraz od razu dwie rzeczy. Po pierwsze, zasięg lasera. Tutaj od razu mówię, że tutaj nie mamy już skanerów laserowych, natomiast celowniki są jak najbardziej laserowe, więc jakby pytanie jest jak najbardziej poprawne, bo to, co widzimy, to jest tak naprawdę laser, konkretnie dioda laserowa, natomiast to, czym skanujemy, to jest już dedykowana kamera monochromatyczna, tak zwany imager. Tak, to tylko dla porządku. Natomiast jaki jest możliwość, jakie zasięgu? Tam mamy kilka, właściwie dwa moduły skanujące do wyboru. Przy standardowym zasięgu to mamy silnik SE4720 w tej chwili instalowany. No tutaj w zależności od rodzaju kodu i gęstości, czyli wielkości najmniejszego elementu, te zasięgi są do powiedzmy 70-80 cm tak typowo, tak? To jest taki standardowy zasięg. Drugi silnik skanujący, który możemy tutaj też wybrać, to jest SE55. To jest, my to nazywamy taki o zaawansowanym zasięgu, bo to nie jest stricte dalekiego zasięgu silnik, bo on na 20 metrów nam nie zaskanuje, natomiast duże kody, czy 1D, czy 2D, duże to są takie powiedzmy 50-100 milicali, takie, które się do oznaczeń na przykład gdzieś tam lokacji używa, to nawet może być kilkanaście metrów. Tak, to oczywiście zależy od warunków oświetlenia, gdzieś tam w broszurach piszemy o 12-11 metrach, ale to jest orientacyjnie oczywiście, bo to zależy od wielu, wielu tutaj warunków. I przy okazji ten skaner też bardzo ładnie skanuje z bliska. Jak ktoś nie miał okazji jeszcze testować, czy bawić się, to skaner, urządzenie ze skanerem SE55 naprawdę polecam, bo robi wrażenie. Polecam. PDA Group również dysponuje urządzeniami demo, więc można się o tym przekonać. Trzeba od razu kupować. Czy jeszcze jakieś pytania? Na czacie już nie widzę. Na chwilę obecną nic nie widzę. Dobra. Także co, jeżeli nie pojawiły się na tym etapie jeszcze jakieś pytania, i chyba się nie pojawiły, to mi nie pozostaje nic innego, jak gorąco Państwu podziękować za obecność. Marcinie, dziękuję Ci pięknie za prezentację. Naprawdę bardzo dogłębnie już wiem, dlaczego to Ty jesteś tu, gdzie jesteś. Najszersza wiedza w firmie. I co? Dziękuję jeszcze raz w wypadku zainteresowania przedstawionymi rozwiązaniami, urządzeniami, czy jakimiś pomysłami, czy dalszymi pytaniami. Proszę się śmiało kontaktować z nami, bezpośrednio z Zebrą, ale jak Marcin już powiedział, pewnie zostaniecie i tak odbici do nas. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia. Ja również dziękuję. Życzę miłego dnia i miłego tygodnia. Do zobaczenia.